Hej, cześć. Moje nogi stąpają już po angielskiej ziemi. Chciałbym Cię bardzo mocno zachęcić do tego, że jeśli jesteś zmęczony na trasie, jeśli jesteś zmęczony po bardzo długiej podróży lub w ogóle jesteś zmęczony, zdejmij buty, stań na boso. Oczywiście najprzyjemniej jest na trawie stanąć i to jeszcze takiej wilgotnej. W Anglii te poranki patrzę, że już są dość chłodne. I naładuj się pozytywną energią. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, zawsze można mieć pozytywną energię. Przełączam kamerę w drugą stronę, żeby się z Wami połączyć. Dzisiaj bardzo szybko, ponieważ dopiero co zjechaliśmy z promu tutaj w Anglii, dopiero co żeśmy wyjechali z Dover po praktycznie 24 godzinach jazdy, bo chciałem się z Tobą podzielić szybciutko, na bieżąco, lekcją, którą dostałem ostatniej nocy, lekcją, która przypomniała mi, jak to mówią Anglicy, uważaj, Mr. Perfect. Bo niektórzy mówią: Mariusz, ty to zawsze wiesz, jak postąpić w danej sytuacji, Mariusz, ja tak nie mógł, czy nie mogłabym i tak dalej. To nie to, że broń Boże, chcę się w jakiś sposób wywyższyć. Mam nadzieję, że słychać, chociaż tu jest dość głośno, jestem na serwisie. Wydarzyła się taka sytuacja, chciałem się z Wami podzielić, ponieważ lubię się z Wami dzielić różnymi rzeczami, mam nadzieję, że wyciągniecie też z tego jakąś fajną lekcję. Wyjechaliśmy z domu. Musieliśmy się wrócić, bo zapomnieliśmy kluczy. Od magazynu naszego, gdzie trzymamy nasze rzeczy, od naszego motorhomu. Musieliśmy się wrócić, nadrobiliśmy godzinę. Dlatego też spóźniłem się wczoraj z live'em, bo było dość sporo zamieszania. W trasie było dużo remontów na drodze. Samochód nam przyszwankował w pewnym momencie. I spóźniliśmy się na prom. Jechaliśmy 19 godzin, spóźniliśmy się na prom z Francji do Anglii. Mieliśmy prom o 12:30 w nocy, niestety nie zdążyliśmy na ten prom, przyjechaliśmy o godzinę za późno. Zmęczony, zaspany, wszedłem na internet, zarezerwowałem następny prom, ale z innego miasta, z Calais do Dover i trzeba było przejechać następne 2,5 godziny. Nie dostałem potwierdzenia tego promu, rezerwacji tego promu, ale dostałem potwierdzenie opłaty, że dokonałem opłaty za prom, za następny przejazd. Już byłem troszeczkę zdenerwowany, że tak powiem. No, że nie zdążyłem, musiałem zapłacić i to cena była wyższa, już wiadomo, bo to jak się w ostatniej chwili rezerwuje takie rzeczy, to jest cena wyższa. Zajeżdżam na miejsce do Calais, a tam pani mówi, że nie ma żadnej rezerwacji dla mnie. Idę do biura, pani widzi, że mówi, że nie ma żadnej rezerwacji, pokazuje jej, że jest opłata, że dokonałem opłaty, że ona mówi, że ona tylko widzi ten prom, że ja powinienem być na promie tym z DP do New Haven i ja powinienem być tam na tym promie i ona nie widzi tutaj żadnej rezerwacji. Jeśli chcę się jakby dołączyć do tego promu, być na tym promie, co teraz jedzie, to muszę wykupić następny prom. Zapłaciłem chyba 200 funtów za prom z DP do New Haven. Później w nocy zapłaciłem 70 funtów online za prom, do rezerwacja nie została przyjęta. I 129 funtów nad samym ranem znowu kazano mi zapłacić za ten sam przejazd, czyli dochodzi już prawie do 400 funtów za jeden przejazd. I nie wytrzymałem. I pokłóciłem się z panią we Francji i pragnę ją bardzo mocno za to przeprosić. Co prawda po prostu pokazałem, jaki jestem niezadowolony i tak dalej. Zamiast pamiętać o tym, że mam być wdzięczny. I to jest moja największa lekcja dzisiaj. Dlaczego nie pamiętałem o tym, że byłem że mam być wdzięczny po pierwsze, że dojechałem, 24 godziny jechałem, że szczęśliwie dojechaliśmy, że nic nam się na drodze nie stało. Widzieliśmy po drodze samochód spalony. Na pewno ktoś uczestniczył w jakimś wypadku gdzieś po drodze, w jakimś miejscu na świecie. Jakieś kogoś spotkały bardziej przykre rzeczy niż takie. Dlatego chciałem się z Tobą podzielić tymi informacjami. Chciałem Ci powiedzieć, że ja muszę pamiętać również o tym, żeby po pierwsze być wdzięcznym. Wdzięcznym za to, co już mam. Wdzięcznym, że mam ukochaną Agnieszkę. Wdzięcznym za to, że mam ponad 300 osób na tym live'ie tutaj. Że wysyłacie mi paluchy, że wysyłacie mi serduszka. Że jesteście tutaj, że mogę się z Wami dzielić. Że dojechałem, że stoję na ziemi angielskiej. Wdzięczność przede wszystkim. Dlatego jak już byłem na promie, położyłem się na takiej sofie. I przede wszystkim kilkanaście razy przeprosiłem w myślach tą panią z Calais, którą trochę tam zwymyślałem. To nie była jej wina, że ta rezerwacja nie była przyjęta. Może zepsułem jej dzień. Ona mnie teraz pewnie nie słyszy. Nawet jakby słyszała, to i tak nie zrozumie po polsku. Ale mam nadzieję, że w jakiś sposób działają takie moce tajemne. I po prostu ona usłyszy moje przeprosiny.
Czasami jesteśmy w stanie zmienić ludzkie życie w pozytywny sposób, a czasami jesteśmy w stanie po prostu zepsuć komuś życie nie z winy tej osoby. Ona tylko wykonywała swoje zadanie, ona wykonywała tylko to, co system przewidział, czyli po prostu sprzedała mi następny bilet. Udostępniła mi możliwość bycia na tym promie, żebym mógł stanąć właśnie tutaj na ziemi w Anglii. I to jest moja lekcja na dzisiaj. Pamiętajcie, że mogą być sytuacje w życiu, które będą nas wkurzać, które mogą nas wyprowadzić z równowagi. Osoba w sklepie, w biurze, w banku, gdziekolwiek może nas wyprowadzić z równowagi. Wtedy warto sobie przypomnieć, za co jesteśmy wdzięczni. Co tak naprawdę dobrego nas spotkało i co tak naprawdę dobrego nas spotka, jeśli będziemy osobami, które będą wdzięczne, że ta osoba chciała nas obsłużyć. Ktoś napisał, pewnie jakoś będziesz mógł się ubiegać o pieniędzy. Pewnie tak, tylko że chciałem całą historię opowiedzieć, ponieważ wiele rzeczy się na to złożyło. Bardzo długa podróż, piąta nad ranem. I nie pamiętałem o tej wdzięczności. Mam nadzieję, że ty będziesz pamiętać. Mam nadzieję, że dołączycie do nas jutro, 14:30 tutaj w Londynie, w Posku. Będziecie mogli nas spotkać, jak również spotkacie się z nami za tydzień, niecały, znaczy ponad tydzień, lekko ponad tydzień w Kuźni Napoleońskiej. Tam też będziemy rozmawiać o wdzięczności, tam też będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym, które ma naprawdę niesamowite znaczenie, jeśli chodzi o nasze zdrowie. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi znać, wiecie jak, podzielcie się tym filmikiem z innymi i trzymajcie się. Bądźmy wdzięczni za to, że mamy następny dzień. Cześć!